Hej, cześć, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem oczywiście Wojtek, jest ze mną Agnieszka. A Jestem. to jest oczywiście kolejny odcinek z Don't Starve Together Intro. Pojęcie. Dzisiaj się nie pomyliłem, dzisiaj nie zapomniałem. Tak, no. Słuchajcie, jak pamiętacie w poprzednim odcinku, znaczy generalnie poprzedni odcinek to był jeden wielki niewypał, bo nic tam nie zrobiliśmy i się miotaliśmy cały odcinek, a przynajmniej ja, bo Aga tutaj widzę, że sporo ugotowała. Tak, mamy tony. Tak, i sprawdziłem, skąd można pozyskać marble i jedyne możliwości, które my w chwili obecnej mamy, to jest albo znaleźć szachownicę, tylko że przeglądając całą mapę tutaj, jak widzicie, ja tego nigdzie nie widzę, ale mam podejrzenia, że może być tu, w tym miejscu konkretnie, dlatego że zobaczcie, tu jest taki pomarańczowy, tu coś wystaje. Mam nadzieję, że to będzie to. Zobaczymy. Kolejną rzeczą jest to, że jest szansa 5% podczas Earthquake'a, więc domyślam się, że był Earthquake w poprzednim odcinku, więc ja spróbuję jeszcze zanim pójdę tam daleko, znaleźć, wejść w sensie do minesów i zobaczyć, czy cokolwiek tam będzie, odblokowuje. Więc, moi drodzy, zobaczymy, jak nam pójdzie. Naprawdę zobaczymy. Jestem bardzo, bardzo ciekaw. Dobra, wezmę sobie, Aga, 3 meatballsy w razie W. Dobrze. A ty bierzesz swój ten? Stoł? Tak wezmę. Jezus. Dobra, czapkę grzewczą to ja chyba założę. Coś mi dałaś? A czy ja to... Aha. Chciałam wsadzić do tego i tobie dałam. No właśnie, problem jest taki, kurczę, że my naprawdę nie mamy tutaj za obi, widzicie, miejsca, więc... dobra, wiesz co, ja część rzeczy włożę do chestera chyba. Po prostu. Także ja tutaj wszystko wkładam, ogarniam, a wam oczywiście, moi drodzy, przypominamy o zostawieniu łapki, komentarza, subskrypcji. Wpadnijcie też na wszystkie socialki, linki macie oczywiście w opisie i jak, gdzie? G2! Tak, na G2 też was oczywiście zapraszamy. Dobra, ja potrzebuję jeszcze surowców na ognisko, więc szybko wezmę sobie trochę trawy i trochę logów, w razie gdybym. Ty, Aga, tutaj pilnuj naszego tego. A czy ogólnie ty idziesz na górę, czy na dół? Najpierw idę do majsów, zobaczyć, czy może coś spadło podczas tego trzęsienia ziemi. Bo jak właśnie ostatnio byłem, to było. Więc może mam nadzieję. Też się gdzieś puszczę. Wiesz co, Aga, najlepiej by było, jakbyś ewentualnie ścinała drzewo. Wiesz, a, bo potrzebujemy, myślę, że sporo tego drewna. No na kamienie niestety mamy strasznie daleko, więc będzie trzeba to jako taką... Wątek, ja już wiem, dlaczego ja mam ten. Co? Dlaczego ja mam pięć tych, pięć pochodni, bo ja zamiast otwierać u góry, to ja naciskam i mi robi pochodnie. Ha, że nowe. Tak, i ja mówię, co jest kuźwa? Oj, Aga. No tak, no bo takie to jest kuźwa, no. Dobra, pukam drzewa. Dobrze, pukaj drzewa. Nie widzę nic w podziemiu, nic nie spadło, chyba że muszę być w trakcie trzęsienia ziemi w podziemiu, ale niestety nic nie ma. Więc dobra, idę spróbować. Może się tam coś ogarnie kilofa. Czy ja mam kilofa? Mam 55%. Dobra, w razie czego to może uda mi się zrobić kolejnego. No nie, a ty wiecie, nosisz ze sobą patyki i te? Wiesz co, teraz właśnie nie bardzo. Aha. Ale po drodze może coś ogarnę. No mam 55 kilofa, więc mam nadzieję, że starczy. Jeszcze jedna rzecz jest, i to chyba pisaliście nam dużo, dużo wcześniej, że możemy sobie zrobić sadzonki. W ogóle drzew marblowych, nie wiem, czy to mogę tak nazwać. I to się nazywa... To jest marble bean. Więc nie wiem, Aga, czy nie lepiej będzie, jeżeli udałoby nam się trochę tego marbla ogarnąć, to właśnie nie zasadzić pierw drzew. A, można. No, można wtedy będzie można pukać, no. Tak, można by spróbować, tylko że teoretycznie zawsze jest gdzieś szansa, że to nie wypali, nie? Oho, a czemu? No bo może nie wypaść nasionko. Chyba że wypadnie, nie wiem, zobaczymy. Ale liczę na to, że tam, gdzie się wybieram, jest szachownica. Takie mam malutki, delikatny feeling, że może jednak tam. Może jednak tam. Aga, dużo wody z miodem musisz pić. Znaczy mam ten, tabletki z miodem. Tak, a nie garlic milk? To już podziękuję, bo mnie tak rozgrzało, że... Że jesteś too hot to handle. Tak, sama dla siebie tej. Oh my god. Dobra, lecę. Jestem blisko, blisko. Zobaczymy. Dobra, ja teoretycznie pukam cały czas. Dobrze. Gdzie będziemy mieli tyle logów i tyle szyszków. To dobrze. I tak będziemy musieli się pewnie za jakimś tam razem wybrać też jeszcze po kamienie. Mhm. Ale to spokojnie. Dobra, uwaga, przychodzę, podchodzę. Zobaczmy, czy to będzie to, co myślę.
Jest, tylko że jest kuźwa, nie tyranozaur, tylko kurde... Tyranozaur. Ten, jak on ma? Nosorożec? Nosorożec. Tyranozaur! O, dobrze, lej pająki, lej pająki. Cicho, ty się bawisz, cicho. Może być i tyranozaur, never mind. No. O, jakiś duszek wyszedł z grobu. Ja tego nie widzę, obejrzę sobie później. Ale ciśnie te pająki, dobrze. Duch? No. Nie, ten, tyranozaur. Aha. A jak to jest ten duży, to on umie tak ładnie drzewa pukać. No, to jest ten duży. Właśnie puka tutaj drzewa i inne rzeczy i właśnie zdobywam fajnie. Dobra, będę mieć, słuchaj, 7 mam. O. Na razie. Ale co, marblów? No. To ty gadasz? No. Skąd? 9 aż. O nie, nie, zostaw, nie. Ja jestem przeciwnie nastawiony do ciebie, chłopie. Oho. Leave me alone. Ale on tu pociupał te drzewa, zajebiście. Spokojnie, jest to na noc przygotowane, ale wiesz co, jak on tutaj tak ładnie to wszystko ciśnie, to ja sobie... Ile tu masz życia? 600, te pająki to ci... O, ale tu jest nasrane drewnem. No, bo on ładnie tam, no. Ja zawsze używałam go jako koszarki. Powkuiwiać, naprowadzić na drzewo i jeps, nie ma. Ale pajączek! Weź se, kurde, odejdź. O. Ale mam duży łeb. Słuchaj, kłon do piekła. Aaaa, się wkuiwił. Dobra. Nie, to też za mną biegnie. My leci. No dobra, powiem tak. Mam 9 marbla. O, więc najpierw zrobimy z Toruma, z całej reszty zrobimy te nasionka. To raczej na pewno. No, więc jest git. Boże, już się obawiałem, że może być jakiś problem, ale... Picham you! Na szczęście się udało. No patrz, nietoperz mnie pizgnął. Nietoperz? Mhm. Dobra, ja mam akcjony. Właściwie wiecie co, pogotuję tutaj. No wygniataj! Żeby podnosić te rzeczki. O! Kurczę, szkoda, szkoda tylko, że ta noc jest taka długa. No. Czy ja mam siekierkę? Mam może jakieś drzewa? A mam chyba tylko jedną, bo chyba zostawiłem. No. A nie, mam jeszcze. Dobra, to ja tutaj pościnam nam drzewa. Generalnie mam... 30 drewna ponad. Nawet więcej będę mieć jeszcze. Ja mam 43. To dobrze. Tylko już szczerze mówiąc nie wiem gdzie je wsadzić. Pająk, idź stąd. Co ja ci zawiniłem? Że ty na powiem mnie... tak, nie ma miejsca, to wkładam do czystera. Ja już wracam, już robię store rooma. Mam nadzieję też, że będziemy mieli wymaganą liczbę kamienia, bo tam jest też potrzebne dużo. Potrzebujemy 20... Ale mamy chyba. Dobra. To wrócę, to zobaczymy. No liczę na to, że... Liczę na to, słuchajcie, że się uda. Mamy, czekaj, 40, 120, 160, 200 kamienia mamy. Bardzo ładnie. Przy okazji mam też... Ja w ogóle zapominam zawsze, żeby zabrać ze sobą chestera. O tak, no, żeby ci się pomieściło. Zawsze zapominam i chyba będę musiał sobie tam jakiegoś chesterka... Zagarnąć, tak. Dobra, właściwie to tak. Ja mam czapkę tą świecącą, więc ja już będę wracać powoli. Dobrze. Przestań mnie bić. Jak to się robiło? O! Tak to się robiło. Ja mam tylko nadzieję, że ten tyranozaur to śpi. Tyranozaur? Ale pierwszy raz, szczerze powiedziawszy, widzę, że duchy potrafią wychodzić atakować? Z grobów. A, myślałem, że atakować. O, chłopie, jak ty ładnie mi tutaj ścieżkę robisz, sympatycznie, jeszcze pajęczynkę mam. W sumie to tu jest, wiesz co, bardzo dobre miejsce właśnie, żeby dopóki się go nie zabije, żeby przyjść i faktycznie nafarmić spore ilości drewna. No, to jest dobry pomysł. Co prawda on się tam gryzł z pająkami, ale... Ale one zginęły? Tak, niektóre pozabijał. No musimy też wystrzegać się gęsiołosia na wiosnę. O Boże. Ale to wiemy oczywiście i zrobimy tak jak zawsze, dlatego osiedliliśmy się koło bagien, żeby właśnie na te bagna gęsiołosia po prostu sprowadzić, tak? Dobra, ja już wracam i będziemy robić store rooma i będzie zajebiście. Tak, będziemy mieli dużo miejsca, a ja jadę dalej pukać. Dobrze. Ale żebym tu napukała? Puk, puk, kto tam? Uga, hehe. Ale słuchaj tej! Ale słuchaj tej! Prawie glupa tej! No, raczej. Dobra, zjem sobie w sumie te... Polsy. Dobra, ja jestem, słuchaj, w sumie najedzony,
Sanity prawie na maksa, życie prawie na maksa. Ma 180 sanity. Więc jest git. Ty pamiętaj, Aga, też, że jak ty ćwiczysz, to wiesz. Mam duży łeb. Mięśnie rosną. Mam bardzo duży łeb. Ale powiem wam, że mi ulżyło, jak doszliśmy tam i znalazłem faktycznie tą szachownicę, bo no byłby z tym bardzo duży problem, gdyby to się nam po prostu nie udało, tak? Dobra. Skończyło mi się. Czyli to jest tak i potrzebujemy store room. To mam, dobra. Myślę, że nam wystarczy chyba. Chociaż powiem ci, Aga, że może nam kamieni nie wystarczyć. Jak to? Może tak być. A ile potrzeba? Dużo. Dużo. Nie wiem jaki jest przelicznik pociętego na zwykły, wiesz? Czekaj, to ja w takim razie musimy zrobić tak. Gdzie jest drewno? Tu jest drewno. W testerze jednym jest. To ja wiem, czekaj, ale może mi wystarczy. No drewna to ja też się prawie całego pozbyłem. Ja już tu łupię. Łupisz, dobra, okej. Okay. No może być serio, problem. Tyle jest na stół, no. Czy ja mogę ten cut stone zrobić samemu? Mogę zrobić. może wiesz co, wystarczy. Nie, kamienia, dobra, kamienia nam wystarczy. Czy... Wystarczy nam kamienia, na spokojnie. Dobra. Aha, ja już nie mam miejsca, fajnie. Dobra, wrzucę to tu. W ogóle te bulwy trzeba byłoby wydupić chyba. One się zepsuły. Chyba... No, one już są. Chociaż można je zostawić, to one się i tak zrobią w ten, w nawóz. A, no. Także na spokojnie. Brak kolejnym sikierem. Dobra, kamienie wyrzucone. Teraz tak, store roomę. Dwie deski jeszcze potrzebuję. Boards. A czy to w ogóle... O nie, no imię za takie się... Nie, też jest cztery. Papuciaj. Dobra, zginął. Dobra, prototype. Mam. To robisz? Mhm. Tylko tak może gdzieś dalej od rzeczków, żeby się nie podpaliło w razie Nie no, położę to gdzieś tutaj koło ogniska. Okay. Żebyśmy mieli do tego w miarę dost, ewentualnie może pod tymi. Nie no, tu będzie chyba najlepiej w tym miejscu. A zużyłeś dużo tego drewna? Sporo. Okay. Ale Boże, co to jest za ten? To pokaż. Co to jest za teraz luksus, słuchaj. Marian, tu jest jakby luksusowo. Jak to się otwiera? O, cię kukła. O, tu masz głowę. No, bo łupię cały czas. Czekaj. Dobra, tak ja to wszystko wrzucam. Myślę, że tutaj później się to jakoś tam posortuje. Na razie po prostu to powrzucajmy, tak. Żeby było. Także teraz Piszka? Będzie też łatwiej dużo wszystkie rzeczy brać. Oj, tak, to jest jedwabiste. Znaczy, myślę, że na pewno sobie zostawimy skrzynkę zwykłą na narzędzia. To na pewno, żebyśmy... A to będziemy to rozwalać, te inne? Wiesz co, właśnie nie wiem, ale wydaje mi się chyba, że... Chyba tak. Oj. Zawsze można je będzie, wiesz, gdzieś indziej postawić. Ty masz chyba tak dużą głowę, że mi tu skrzynka jedna zniknęła. O, jest. Masz tak dużą głowę. Oto, dobrze. Dobra, więc na razie, słuchajcie, mamy wszystko przerzucone, więc jest dobrze. I teraz tak, wezmę jeszcze nam szyszeczki, dołożę tutaj do paliwka. Mhm, ale sobie zostawię. Niech się grzeje. Niech się tutaj hajcuje na o, całego. Ale mamy rzeczów. No. No wiesz, jak się patrzy na takie poszczególne, to nic za bardzo nie widać, nie? No nie. Dobra, i teraz tak, marble to jest to. To jest marble bean, więc prototypuję ze wszystkiego tutaj chyba zrobię. Dobrze. Czy strzałem handa? Nie. Tak! Można. Ej, to musimy chyba iść dalej, co? No dobrze by było. To zróbmy może gdzieś wyżej te... Co robisz? Sadzę te drzewa. Dobra, ja w razie... Słuchaj, ja w razie czego mam... Ja bym poszła stąd. Co dla gdyszy? Znaczy, spokojnie, Aga, możemy to nie być... To jest jelenio?
Nie, raczej nie. Ej, a może weźmiemy tą latarę? Gdzie jest ta latarnia? Tu jest, czekaj, już ją biorę. No, najlepiej będzie, jak dropniemy ją, powiedzmy, tutaj. Co tak, kurdes? To jest ten, czy to nie jest ten, wiesz, nie, który? Nie, to nie jest boss. Ten, jeleń. Nie, na pewno nie. Nie? Nie. Sure? Chyba nie. No mówię ci, że on tak dziwnie syczy. No nie wiem. Wojtek, to jest on. Nie, no niemożliwe. No ci mówię. Na pewno nie, Aga. Dobra. Tak. Ciupiemy. That sound... co jest? Ła. Oj. O Boże, faktycznie. No mówiłam ci, że tak dyszy, pamiętam. Ale to teraz idzie przyszedł. Tu? Idzie tu? Wojtek. No, idzie ja. Tu. Nie, on nam rozpierdol. Czekaj, czekaj go, ej, ale panie, chodźżesz tu. Dobra, Aga, trzeba zabić tego. Wojtek. Panie lodem, trzeba iść na bagna, chodź. Bo w wodzie są bagna. Ale to on ta, dlaczego on tak szybko przyszedł? No mówiłam ci, że syci. Ja nie wiedziałem, pamiętam, że to on. Kiedyś mi przyszedł. Dobra, ale idziemy z nim na bagno, na spokojnie, damy radę, aczkolwiek to na pewno będziemy robić w następnym odcinku, walkę z nim, więc od tego zaczniemy. Ale co za dziad w ogóle? On powinien przyjść chyba troszkę a jest, później. A tak mi się wszystko trzęsie, ty. Tak mi się wydaje. Co za... czy on... jedne świnki. To zginęły? No, biję się z nimi. Dobrze, to wiecie co, może zróbmy ja tak. Ja myślę, że w tym miejscu możemy sobie zapauzować, bo ja i tak zaraz będzie dzień, więc... No cóż, musimy zrobić tak. Trzeba z nim będzie chodzić koniecznie po bagnach, żeby zabił jego macki, bo w innym wypadku to... zginiemy. My na pewno nie damy rady, tego jestem pewny. Jakbyśmy jeszcze mieli ewentualnie podpalającą różdżkę, to byłoby lepiej, ale nie mamy. Więc będzie trzeba na bagna, na pewno. Myślę, Aga, że możemy, wiesz co, też zrobić tak. Czy ty masz jakieś jedzenie, powiedz mi? Nie. To zróbmy tak. W następnym odcinku zrobimy tak, że pójdziesz po jakieś tam żarcie. No. Może jakieś po dwa pierogi, myślę, że wystarczą w razie czego. I ewentualnie jedne meatballsy. A ja go będę próbować skajtować na bagna. Skajtować? No, bo tutaj chyba, słuchajcie, nie będzie innej możliwości, tak mi się coś wydaje. Także dobra, my wam za dzisiejszy odcinek bardzo serdecznie dziękujemy. Słyszymy się oczywiście w kolejnym, gdzie będzie walka z jelenio-cyklopem, a była ze mną Agnieszka. Byłam. Także dziękujemy wam za oglądanie, trzymajcie się, cześć, no i bajo! No i co? Film się skończył, ale to oczywiście nie koniec. Moi drodzy, jeżeli chcecie zobaczyć więcej moich przygód w innych grach, skorzystajcie z tych dwóch odnośników, zasubskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco, klikając mój awatar i zapraszam was też oczywiście na wszystkie social media, bo tam się bardzo, bardzo dużo dzieje. Także mam nadzieję, że do zobaczenia w przyszłych filmach. Trzymajcie się, cześć, pa, pa!